Cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jestem chora. Ach, no, także tego. Generalnie to zaczęło się 2 dni temu, w sobotę wieczorem. I wczoraj całą niedzielę po prostu przechorowałam, przeleżałam. I myślałam, że dzisiaj obudzę się jak nowonarodzona, ale oczywiście tak się nie wydarzyło. Jak coś, to tańczymy sobie z małym do I like to move it, move it. Więc jest wesoło. Słuchajcie, nagrywam tego narratora tydzień później, we wtorek. Na wideo widzicie poniedziałek, tydzień temu. I po prostu minęło tyle czasu, a ja dalej mnie trochę trzyma, dalej czuję trochę gardło, trochę katar, więc masakra, jak to długo trwa. Aha, i właśnie ogarnęłam, że mam dziurawy sweter, a strasznie go lubię i jest mi bardzo przykro z tego powodu. No ale dobra, tańczymy dalej. I like to move it, move it, I like to move it, move it. To jest moja stylówka dzisiejsza. Oh yeah. W ogóle to, aha, i to robić teraz śniadanie? No, ale teraz chciałam Wam powiedzieć, że mój patent taki to jest to, że gdy jestem chora, to staram się mimo wszystko trochę o siebie zadbać. Czyli nie chodzić po prostu w takich totalnych łachmanach, tylko ubierać się wygodnie, ale ładnie, tak schludnie, ogarnąć sobie, wiecie, fryzurkę, pielęgnację i tak dalej. Tutaj właśnie piję moją miksturę, która jest turbo kwaśna, że aż po prostu to było straszne, wzięłam takiego dużego łyka. Tu właśnie kurier przyniósł nam przesyłkę, a co to będzie, to jest coś dla naszego synka, więc oglądajcie dalej, bo będziemy to razem rozpakowywać. A teraz przed Państwem mój prawdziwy chorobowy głos. Właśnie wzięłam się za zawieszanie tutaj naszych zimowych płaszczy, kurtek. Chcę, żeby to jakoś w miarę ogarnięcie wisiało, więc to już będą Matiego, naszego małego, gdzieś tam moje. No i ogólnie to poprosiłam moją mamę o zrobienie nam zakupów, bo też Maty nie jest w dobrym stanie i miał nocną zmianę i teraz odsypia. Cieszę się, że nam pomoże, bo tak to bym musiała wyjść na dwór i sama to zrobić, a nie jest za dobrze, więc cieszę się, że nam pomoże. Będę chciała zrobić pomidorową zupkę. No i co, wieszam dalej te kurtki. Mały właśnie ma drzemkę, a w sypialni śpi Mati, a ja czekam na mamę, ale jednie to też bym się położyła i zasnęła, więc nie wiem, nie chcę tylko budzić ani jednego, ani drugiego, więc chyba położę się po prostu na dywanie. Jakby dla mnie to jest okej, ja nawet lubię leżeć na dywanie, ale zobaczcie. Zobaczcie, jak udało mi się ładnie powiesić te płaszcze wszystkie, bardzo mi się podoba. Jest pięknie wszystko zawieszone, także się cieszę, bo już nie mamy tutaj tych worów wszystkich z ciuchami zimowymi. Słuchajcie, moi drodzy, no moja mama to po prostu skarb. Tak, jestem jej wdzięczna. Przywiozła nam zakupy. Babcia nam też przywiozła w ogóle słoiki z obiadkiem. Właśnie jemy leczo na dzisiaj, bo mówi, że no gdzie ty miałaś zdążyć coś zrobić, że nic nie masz. Więc na dzisiaj mamy leczo od babci, a potem ja ugotuję już dla nas po prostu obiad. Tak, to jest czasami choroba, po prostu z nienacka wskoczy. Kiedy, jak nie w takim momencie, właśnie poprosić o pomoc, coś ogarnę w mieszkaniu i ja już, wiecie, muszę na chwilę usiąść i odpocząć, nie? Wszystkie kości mnie bolą, mięśnie. Kochana babcia. Powiedziała, że jutro może zobaczy, jak tam ma dzień zaplanowany i może weźmie brzdąca jutro na jakiś spacer. Bo ładna w ogóle pogoda jest, słuchajcie. 20 parę stopni chyba jest. A w tym wszystkim jeszcze Mati ma nocki. Więc to już w ogóle jest hit. To, że w ogóle nagrywam vloga w takim stanie, w jakim jestem, ja jestem... Nie wiem, jak ja to robię, ale dzisiaj po prostu przeczytałam, słuchajcie, komentarz od jednej z Was. Powiem Wam, że zostawienie takiego pozytywnego komentarza pod czyimś filmem potrafi temu twórcy totalnie zrobić dzień i nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile ten Wasz komentarz, po prostu napisany tak, o ile on wnosi w czyjeś życie. Naprawdę. Już któryś raz jest tak, że dopada mnie taki mały kryzysik względem mojego działania w internecie, że wiecie, pojawiają się takie różne myśli, że to nie ma sensu, że w ogóle ja nie pasuję do tego. Mój content nie jest jakiś taki piękny, jest po prostu takim prawdziwym życiem i jakby zdaję sobie z tego sprawę, że w sumie no o to chodzi właśnie na tym moim kanale, że tak
tak chcę pokazywać, jak to jest naprawdę. Ale wiecie, i przychodzi taki kryzys, no bo widzisz dookoła wszyscy, kiedy widzisz, że dookoła wszyscy nagrywają tak mega clean, tak ładnie, tak wszyscy są tacy zrobieni. I to wszystko jest takie widać po prostu perfekcyjne. To przychodzi taki kryzys, że to, co ja robię, to jest takie jakieś. No właśnie, nie wiem nawet jak. To zauważyłam, że w takim momencie kryzysowym, słuchajcie, często ktoś z Was akurat w tym momencie napisze mi komentarz, typu, nie wiem, że te moje vlogi są super, że oglądacie każdy vlog. I ja dosłownie dzięki takiemu komentarzowi dzisiaj budzę się rano właśnie z tym wszystkim, w tej chorobie, z tym kryzysem. Budzę się, wchodzę sprawdzić te sociale, wchodzę na YouTube'a i patrzę komentarz nowy, że ta osoba napisała, że ogląda każdy film i że super jest i w ogóle i życzy mi, żeby ten kanał rósł i rósł. I ja dzięki tej osobie znowu dociera do mnie, że hej, ja nie robię tego już tylko dla siebie, tylko jednak mam już widzów swoich, którzy oglądają. Jestem na bieżąco. Jest takie, wiecie, poczucie, że mam dla kogo to robić też oprócz dla siebie. Dało mi dzisiaj po prostu skrzydeł. I chcę, żebyście to wiedzieli, że pisanie pozytywnych komentarzy naprawdę wnosi piękne rzeczy do świata. I no, gdyby nie ten komentarz, nie wiem, czy nagrywałabym tego vloga dzisiaj. A ten komentarz mi pomógł po prostu zebrać się w sobie i uznać, że okej, nagranie vloga z choroby też jest spoko. Jestem taka wdzięczna za to, że mam Was tutaj. Na tym kanale, na tej społeczności. No i drodzy, teraz się biorę za ogarnianie kuchni, żeby mieć tutaj fajną przestrzeń, bo chcę zrobić krem orzechowy 1000 razy lepszy od Nutelli, który robi moja siostra, ona ma Thermomixa. W tym Thermomixie robi ten krem, ale słuchajcie, chcę podjąć się wyzwania i zrobić ten krem bez Thermomixa, po prostu tak, o. Mam przepis, wszystko i jestem bardzo ciekawa, czy mi się to uda. Wiem doskonale, jak powinien smakować, więc jestem przeciekawa, czy mi się uda odtworzyć ten przepis bez Thermomixu, ale po prostu ten krem jest kozacki. Jest 1200 razy lepszy od Nutelli, a jest zdrowszy. No ale zanim to muszę po prostu ogarnąć to wszystko, co tu jest. W ogóle mamy pewną rozkminę, no nie? Jak się było dzieciakiem, to się chorowało, leżało się w łóżku po prostu cały dzień, oglądało się seriale, filmy, cokolwiek, po prostu leżałeś w piżamie, spałeś ciągle, tyle ile chciałeś, mama ci wszystko po prostu przenosiła. A teraz musisz sam ogarniać. Przepraszam, bo tutaj mamy pewną kolizję w ruchu drogowym. Gdzie ty z tym idziesz? Aha. Malinki babcia dla ciebie kupiła, zobacz. Zobacz. Mama ci umyje. Ale super. Miam, miam, malinki. Malinki. Yes. Malinka! A tutaj, moi drodzy, właśnie przy ten kitchen helper. Kto będzie moim kitchen helper? Nie wiem, czy ja mam się za to brać sama, czy dam radę, czy jak Matik stanie, to tego nie ogarnie, ale ja bym już chciała. Już bym chciała mieć. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Matik zresztą też już będzie zaraz wstawał. No i gdzie ja mam jakieś troszeczki? Proszę bardzo, moi drodzy, tak to się prezentuje w środku. Ale super. Bardzo mi zależało, żeby ten kitchen helper nie miał dziur, tylko był jak najbardziej obudowany z każdej strony. Mati będzie musiał to potem podokręcać wszystko swoją siłą, bo jest dobrze zakręcona, ale wiecie, jeszcze troszkę by trzeba było trochę tak, że tak powiem, na cito. Generalnie dzwoni mu budzik już od 5 minut, ale to jest standard. Matiego nigdy nic nie jest w stanie obudzić po prostu.
Aha. I to tak po prostu ma... jest tak po prostu wsunięte, patrzcie. To się tak po prostu wsuwa. Aha! Słuchajcie, to jest świetne. Ten kitchen helper ma... Możecie go sobie ustawić już sam pod nóżek. Na wysokość po prostu dostosowaną do waszego dziecka. Widzicie? To zaraz będę wsuwać. Sobie przetestujemy z małym, która wysokość jest najfajniejsza. Uwaga, uwaga. Tego wam już nie pokażę, a my sobie tutaj z małym musimy pokombinować, która wysokość będzie najlepsza. Słuchajcie, moi drodzy, złożyłam już całkowicie. Okazało się, że mati nie był potrzebny do dokręcania, bo jak już wszystkie części wkręciłam, to potem mogłam sobie dokręcić i już jest na cito. Słuchajcie, tu już są jeszcze jakieś takie części, ale absolutnie nie ma u nas miejsca na takie wystające rzeczy gdzieś po bokach. Mały już stoi, słuchajcie, w tym helperze. W ogóle widzicie, że ja się lepiej czuję już? Ja to totalnie widzę. Ale słuchajcie, idziemy robić teraz razem z małym. Ale sobie tutaj ktoś stoi! Ale sobie ktoś stoi tutaj! Będziemy razem... O! Dzień dobry! Ale fajnie! Ale masz tu swoje królestwo! Mały się tak cieszy, słuchajcie. W ogóle patrzcie, ja już wiem, dlaczego to jest wsuwane. Bo chodzi o to, że dziecko sobie samo wchodzi po schodku tu, wskakuje tam i wtedy można go zamknąć. Jest bezpiecznie, nie wyleci, nie wypadnie. No jest tak szczęśliwy. Tak się śmieje. No najlepszy zakup, naprawdę. Mimo, że mamy tak małą kuchnię, to w ogóle nie żałuję. To w ogóle nie żałuję, że zamówiliśmy, bo on uwielbia razem ze mną gotować. Być tutaj w kuchni. Czułam, że właśnie ten kitchen helper bardzo nam jest tutaj potrzebny, bo mały jest, bardzo się garnie do właśnie takiej pomocy w kuchni. Jest znaczy, pomocny. Nie, żeby do pomocy w kuchni, po prostu do gotowania. Nie, jest pomocny. Kitchen helper! Teraz pytanie, czy ta nazwa to jest o krzesełku, czy o tym, kto ma stać na swoim krzesełku? Jest ekscytacja, jest. Są emocje. Robimy razem teraz krem. Krem orzechowy na twoje placuszki. Cieszysz się? W końcu wszystko widzisz, prawda? W końcu wszystko jest na twoim poziomie. Wszystko będziesz widział, będziesz robił razem z mamą. Chcesz być tu? To czekaj, zaraz to tak wszystko zorganizujemy, że ty będziesz tu, a ja będę tu. A nigdzie ma być? Co? Tego nigdzie nie ma na instrukcji. No ale tu można się domyślić. To jest takie skrzydeł. No, ej, ale w sumie to nie jest takie głupie. Pokaż tu z tej strony. No i jak teraz mały tak rylał tym, jak on się tam gibie w tym, to to miałoby sens. Słuchajcie, to może mieć sens jednak. Można domontować. Stary wstał i od razu. No, jednak jak męskie oko, to męskie oko. Czyli te kopytka mają sens, doczepimy je. Stały kołeczki. Tak, o ile brzdąc ich gdzieś nie wkręcił. Jest ten cały, nie pamiętam jak on się nazywa. Do wkręcania. Nimbus. Tak, już ci tutaj robię miejsce, już ci mama tutaj... Udostępni. Zamiana stron. Teraz ty będziesz tu, a mama tu. Nie, no słuchajcie, no ja już widzę po prostu, jakie to jest niesamowite, bo ostatnio już tutaj małego dałam. Na takim stołku kuchennym go raz postawiłam parę dni temu i po prostu genialne to było. Dałam mu parę zadań do gotowania. Tutaj miał coś nawet pokroić, coś pomieszać. Normalnie mi pomagał. I wtedy po prostu dostałam taki impuls. Kurczę, no nie. Musimy mieć ten stołek. I zaczęłam szukać w internecie, żeby był też jak najbezpieczniejszy. Właśnie nie miał tych dziur dookoła, tylko był taki zabudowany. No i na Allegro, słuchajcie, znalazłam. Mogę wam podlinkować. Wchodzi do akcji. Zapraszam. Teraz tutaj musisz kliknąć. Super! No, mama trzyma, a ty klikasz. Teczki wrzucamy, patrz. Tu. Tutaj, tutaj. Tak, super. Wrzucamy. Tutaj. Tutaj.
Pięknie! Super! Wow! Ekstra! I teraz tak, odpalamy! Mati wziął małego na spacer, a ja zamiast spać, odpoczywać, regenerować się, co robię? Montuję. Nie dam rady więcej. Trochę zmontowałam, na więcej chyba nie mam siły. Całe szczęście na środę, jeszcze jest film. Ten, który teraz montuję, jest na piątek, a dzisiejszy będzie już na odcinek. Generalnie powinnam teraz poleżeć i odpocząć, tak? Jakby wiem to, no nie? Najgorsze jest to, że zaraz chłopaki pewnie wrócą, więc poleżę sobie 50 minut. I tak to jest, już widzicie, moi drodzy. Cały dzień na nogach. Nie zdążyłam nawet zrobić tej zupy. Mnie jeszcze dobija moja twarz, której nienawidzę po prostu. Nienawidzę mojego stanu cery. Ja po prostu staram się nie patrzeć teraz w lustro, bo mnie to dobija. To jest hit, że ja w ogóle nagrywam vloga dzisiaj, bo się nie czuję dobrze z tym, jak wyglądam, a nagrywam film, który opublikuję do internetu, który może zobaczyć dużo osób, których nawet nie znam, ale łatwiej jest dla mnie nagrać vloga i go wstawić, niż spojrzeć w lustro. No, dobra, poleżę trochę, bo jest już słabo bardzo. I tak jak wam mówiłam, tak się stało, ledwo się położyłam, już chłopaki wrócili. Takie życie, wyśpię się dzieje w nocy. To na pewno. Dobra, słuchajcie, teraz się zabieram za robienie pancake'ów, też z przepisu z Thermomixa. Ja nie wiem, ale genialne są te rzeczy, które moja siostra robi i wychodzą mi również tak samo dobrze jak i jej, więc się cieszę. No oczywiście, wiecie, ona zbywa klika i to się samo robi, ja muszę robić sama, więc jakby to nie jest tak, że o, super, nie trzeba mieć Thermomixa. Nie, no naprawdę Thermomix jest super maszyną, nie mówię, że nie. Ale cieszę się, że smakowo wychodzi po prostu tak samo. Ja gotować lubię, póki mam jedno dziecko, to jeszcze jest git. Daję radę bez Thermomixa. Spójrzcie. Piękny, o matko, jaki gęsty. Minut czasu ma sobie po prostu odpoczywać, więc w tym czasie dokończę zmywać te naczynia. Wypakuję to też resztę. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Jeju, jeju, co ty tu masz? I jak? Jeszcze lepsze niż ostatnie są. Oho. Tu już się dzieje, impreza. Brzdąc, teraz się myję, ja sobie dojadam. Przed chwilą jeszcze zadzwoniłam do mojego taty z życzeniami, bo ma dzisiaj urodziny. Tak wyglądał cały ten dzisiejszy dzień. To był drugi dzień mojej choroby, jak widzicie. Koniec dnia, już teraz jest 21:20. Ja się naprawdę coraz lepiej czuję. Jeszcze na noc sobie trzasnę mocną dawkę mojego eliksiru i po prostu pójdę spać. Dobra, trzymajcie się i tak się cieszę, że nagrałam tego vloga dzisiaj. Jestem taka szczęśliwa. To było dla mnie bardzo trudne, żeby wziąć się dzisiaj z tą kamerą i nagrywać, ale zrobiłam to. I did it. I to dzięki wam. Dzięki wam, to wy zmotywowaliście mnie, żeby nagrać dzisiaj vloga, więc dziękuję wam z całego serca. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie, że komentujecie, po prostu I love you guys, naprawdę. Życzę wam dobrej nocy albo dobrego dnia, poranka, whatever, kiedykolwiek to oglądacie i żegnam się z wami. Pa!